Dzień dobry Państwu, witam wszystkich radnych. Pozwólcie, że najpierw sprawdzimy w ich obecności. W związku z tym Adamek Ryszard, czy jest obecny? Witam się od Pana Przewodniczącego, witam wszystkich jeszcze raz, jestem obecny. Witam. Czy Pani Izabela Banach jest obecna? Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję bardzo. Czy Pan Dolata Rafał jest obecny? Witam Pana Przewodniczącego, jestem obecny. Dziękuję bardzo. Czy Pani Agnieszka Głowacka jest obecna? Witam, dzień dobry. Dziękuję bardzo. Zenon Janas jest obecny? Dzień dobry, jestem obecny, witam wszystkich serdecznie. Dziękuję bardzo. Pani Stefania Kątna obecna? Dzień dobry, witam wszystkich, jestem obecna. Witam. Edyta Kubiak, czy jest z nami? Witam serdecznie, jestem obecna. Dziękuję. Kwiecień Henryk jest obecny. Czy jest obecny Małuszek Paweł? Dzień dobry, witam serdecznie, jestem obecny. Dziękuję bardzo. Ewa Mierzwicka jest z nami. Dzień dobry, panie przewodniczący, jestem obecna, pozdrawiam. Dziękuję. Czy Monika Orzechowska jest obecna? Halo Monika, jest obecna? Dzień dobry, jestem obecna. Dziękuję ci bardzo. Pan Ryszard Rypa jest obecny? Witam wszystkich, jestem obecny. Dziękuję serdecznie. Szymoniak Michał obecny? Dzień dobry, jestem obecny. Dziękuję bardzo. Czy Piotr Śniegowski jest nieobecny, jest chory? Jest chory. I ostatni pan Marian Waliszewski jest obecny. Panie Marianie? Mamy 14 radnych, jeden jest nieobecny, usprawiedliwiony. Wysoka Rado, na podstawie artykułu 20 ustępu 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram 30. sesję Rady Gminy Ostrów Wielkopolski. Witam przybyłych radnych gminy i przedstawicieli Urzędu Gminy. Stwierdzam, że na ustawowy skład Rady Gminy wynoszącej 15 radnych przybyło 14, usprawiedliwiona jest jedna osoba. Zgodnie z paragrafem 36 Statutu Gminy stawiam pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad. Porządek obrad może zmienić w związku z tym, że dzisiejsza sesja jest sesją nadzwyczajną, tylko pan wójt Piotr Kuroszczyk. Panie wójcie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, drodzy radni, zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych RODO informuję, iż w celu realizacji zasady jawności obrady sesji Gminy Ostrów Wielkopolski są rejestrowane i transmitowane w internecie. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu. Tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach sesji w sali obrad Rady Gminy, obrad Rady Gminy oraz treści wypowiedzi. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych znajdują się na stronie internetowej pod adresem www.ostrówwielkopolski.pl. Stwierdzam kworum, w związku z czym dzisiejsza sesja jest ładna do podejmowania uchwał. Proszę o sprawdzenie radnych kworum. Proszę o naciśnięcie guzika kworum. Rafał Dolata. Rafał Dolata. Panie radny Rafale. Halo. Nie, tutaj nie widzę. Czy pan radny Rafał jest obecny? Jestem obecny. System mnie wyrzucił, nie wiem co się stało.
Ale już jestem obecny. Rafale, nie mamy twojej potwierdzonej obecności na tę chwilę. Jest. Teraz potwierdziłem obecność, panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję bardzo. Bardzo proszę. W związku z tym mamy 14 radnych i jeden radny jest nieobecny, usprawiedliwiony. W związku z tym jesteśmy władni do podejmowania decyzji. Przystępujemy do punktu następnego, to jest sprawdzenie kworum, to już mamy. Przedstawienie porządku obrad. Punkt 4. Rozporządzenie projektów uchwały w sprawach. Podpunkt 1. W sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku, prowadzony przez gminę Ostrów Wielkopolski. Punkt 5. Wolne głosy i wnioski. Punkt 6. Zakończenie i zamknięcie obrad. Przystępujemy, panie, panowie radni, do punktu 4. A przegłosowanie, jeśli musimy przegłosować, proszę o włączenie głosowania. Punktu 3.14 radnych za. Dziękuję serdecznie. Przystępujemy do punktu 4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. Podpunkt 1. W sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobku, oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Ostrów Wielkopolski. Proszę, o głos prosi pan wójt Piotr Kuroszczyk. Proszę bardzo, panie wójcie. Panie przewodniczący, szanowni państwo, zgłaszam autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie dziecka w żłobku prowadzonym przez gminę Ostrów Wielkopolski. I tak, w paragrafie 2 obecny zapis staje się punktem 1, dodaje się punkt 2 o treści. Opłata, o której mowa w punkcie 1, nie podlega umniejszeniu z powodu absencji dziecka. Paragraf 3 nabiera brzmienia. W przypadku czasowego ograniczenia lub zawieszenia działalności żłobka uzasadnionego nadzwyczajnymi okolicznościami zagrażającymi życiu lub zdrowiu dzieci, rodzicom przysługuje zwolnienie z opłaty miesięcznej w części proporcjonalnej do ilości dni miesiąca, w którym żłobek nie świadczył usług. Opłata pobrana zostanie odliczona od opłaty należnej w pierwszym okresie płatności po zakończeniu okresu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. Paragraf 4 nabiera brzmienia. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ostrów Wielkopolski. Dodaje się paragraf 5 o treści. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. I w uzasadnieniu do uchwały zmienia się błąd pisarski w podstawie prawnej do ustawy z dnia 4 lutego 2011 o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. Na dziennik ustaw z 2021 roku, pozycja 75. Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie wójcie. I proszę o przedstawienie opinii ze wspólnego posiedzenia komisji i przewodniczącego pana Jana Waliszewskiego. Proszę bardzo, panie Marianie. Panie przewodniczący, panie, panowie radni. Opinia wspólnych komisji pozytywna. Za głosowało 14 radnych. Jeden nieobecny. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu. Otwieram w tym punkcie dyskusję. Nikt się nie zgłasza do dyskusji. W związku z tym przystąpimy do głosowania nad autopoprawką wniesioną przez pana wójta Piotra Kuroszczyka. Proszę o włączenie głosowania. Thank you.
chwileczkę. Jeszcze chwilę. Już teraz możemy głosować. Dziękuję bardzo. 14, nie, przepraszam. Teraz poproszę o przegłosowanie uchwały z autopoprawką. Proszę o włączenie głosowania. Dziękuję bardzo. 14 radnych głosowało za. W związku z tym uchwała została przyjęta wspólnie z autopoprawką jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Panie, panowie radni, przystępujemy do punktu 5. Wolne głosy i wnioski. Czy ktoś z radnych chce zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym, że dzisiaj prowadzę sesję, a nie ma pana przewodniczącego, chciałbym radnych poinformować o tym, że pan radny przewodniczący Piotr Śniegowski już jest w dobrej formie. Pozdrawiam was wszystkich. No i czeka, żeby się z nami spotkać. Dziękuję bardzo. W związku z tym, że nie ma nikogo zgłoszonego do dyskusji, pozwólcie, że przechodzimy do punktu 6. Zakończenie i zamknięcie obrad. W związku z tym zamykam spotkanie dzisiejszej sesji Rady Gminy Osób Wielkopolskich. Dziękuję paniom, panom radnym. Dziękuję wszystkim gościom uczestniczącym w tej sesji. Dziękuję i do widzenia. Dziękuję i do widzenia. Do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Żegnam wszystkich. Dziękujemy. Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia wszystkim. Dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia.